Znajdujemy się przed wejściem do domu opieki. To miejsce, w którym naturalnym jest szacunek i troska okazywana drugiemu człowiekowi. Ale kiedy powoli oddalamy się od tego miejsca, kiedy powoli zmierzamy w stronę drogi, w stronę spotkania innego człowieka, zachodzi pytanie, czy taki sam szacunek i taka sama troska jest skierowana w jego stronę? To jest pytanie, które wynika z naszego dzisiejszego tekstu. Spotkanie Jezusa i pytania, jakie padają w jego stronę, o to, kto jest moim bliźnim. To bardzo ważne pytania w kontekście naszego życia i spotkania drugiego człowieka. Kiedy spotykamy ludzi z innych grup społecznych, z innych narodowości, z mniejszości religijnych, etnicznych, kiedy toczymy dyskusję na temat tego, czy przyjmować emigrantów z innych krajów, kultur, religii, wtedy staje przed nami bardzo istotne pytanie o to, kto jest naszym bliźnim. Spróbujmy więc pójść dzisiaj za tym, co powiedział Chrystus. Słowem zaś, które będzie nas prowadziło do rozważenia tego pytania, jest fragment Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 10 rozdziale od 25 wiersza tak czytamy. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Drodzy, to nasze dzisiejsze słowo jest dla nas pewnym wyzwaniem, byśmy to my spróbowali zmierzyć się pytaniem, kto jest dla nas dzisiaj bliźnim? Czy drugi człowiek, którego spotykamy na ulicy, jest tym, któremu jesteśmy w stanie podać rękę? Ale jest to też słowo, które chce nas prowadzić w tym, byśmy mogli zmieniać się i inaczej podejmować decyzje, byśmy mogli w człowieku dostrzegać bliźniego. Ta zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy damy się poprowadzić przez Chrystusa i do tego zachęcamy, byście przyszli do Kościoła, byśmy wspólnie razem mogli zastanowić się nad tym Słowem, byśmy mogli dać się poprowadzić Chrystusowi. Amen.